Pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was z mojej izolacji, z mojej kwarantanny, która się powoli kończy, bo też zachorowałem na COVID. Na szczęście z pomocą Bożą przeszedłem go dosyć łagodnie. No i nawiązując do słów biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, niekoniecznie to musiał być czas stracony. Miałem możliwość zapoznania się z tymi opracowaniami Projekt Biblia na YouTubie. Opisane i skondensowanej wersji omówione są wszystkie księgi Biblii. Słuchajcie, było to niesamowite doznanie, tak ciurkiem w ciągu 3 dni cały czas obcować z tą esencją, jakby esencją tego, co Bóg od wieków mówi do nas ludzi. I bardzo mocno pokazało mi to, jak On od samego początku, od Księgi Rodzaju zaczynając, kiedy stworzył ludzi, że Bóg pragnie bardzo miłości z nami, pragnie z nami relacji. Chciał zawsze, żeby człowiek był Jego rodziną, żeby był na Jego podobieństwo, żeby oświecał świat na Jego podobieństwo. I tak jak najpierw Adam i Ewa, potem naród żydowski, no nie udawało się, ludzie upadali, buntowali się. I Bóg też w swojej sprawiedliwości dopuszczał różne historie, które się powtarzają na ziemi. Różne zniszczenia, katastrofy, wojny. To nigdy nie zostawił człowieka bez nadziei. Zawsze była to obietnica, że zrobi tak, że będziemy mogli być Jego dziećmi, że będziemy mogli Go miłować w sercu, w duchu i w prawdzie. I to się stało. I słuchajcie, no, poruszyło bardzo moje serce to, że On tak bardzo nas pragnie, że pragnie mieć z nami relację, miłość. I zastanawiałem się i cały czas na sercu mi leży takie pytanie, co na dziś, Panie Boże? Czego pragniesz od nas dziś? I pierwsze, co mi tak przychodzi, to właśnie, żebyśmy dalej byli tym światłem na ziemi, żebyśmy nie tyle patrzyli na to, co się wydarza złego dookoła nas, co cały czas my, żebyśmy czynili niebo wokół siebie, żebyśmy byli Jego światłem, żebyśmy szli za Nim, żebyśmy Go uwielbiali, żebyśmy Go kochali, a także kochali Jego w każdym innym człowieku. Byśmy po prostu świadczyli o Nim. Niekoniecznie patrzmy na to, co nam się przydarza, tylko cały czas wpatrzeni w Niego. Czyńmy to po prostu, co do nas należy, co czyni nas właśnie godnymi Jego dzieci. To chciałem się z Wami tak krótko podzielić. Wszystkiego dobrego, wszystkim życzę zdrowia. Naprawdę życzę Wam jak najbliższej relacji z Panem Jezusem. I trwajmy wszyscy na modlitwie wzajemnej za siebie. I słuchajcie, po prostu dawajmy cały czas świadectwo o Panu, naszymi czynami, naszymi dobrymi uczynkami, naszą troską o siebie wzajemnie i o wszystkich ludzi. Wszystkiego najlepszego. Amen.